Panie Władysławo, droga jubilatko, szanowna rodzino, szanowni Państwo, reprezentujemy wspólnie gminę Przygodzice. Jest ze mną pan sołtys Topoli Osiedle, czyli rodzinnej miejscowości pani Władysławy. Są z nami członkowie Rady Sołeckiej, są panie z koła gospodyń wiejskich z Topoli Osiedle. Pozwoli pani, że w tym szczególnym dla pani dniu wyrazimy głęboki szacunek dla pani, dla rodziny, za to wszystko, co pani w swoim bardzo bogatym i trudnym życiu osiągnęła i zrobiła dla nas wszystkich. Bo z pani doświadczeń życiowych możemy czerpać bardzo wiele. To te doświadczenia życiowe były bardzo wymowne. To ta prezentacja, która była przed chwilą zaprezentowana, świadczy o tym, że były bardzo trudne chwile w życiu i były też bardzo sympatyczne, bardzo radosne. I niech pani pozwoli, że w imieniu własnym, w imieniu władz samorządowych naszej gminy złożę jak najlepsze życzenia, dużo ciepłych, radosnych następnych dni, miesięcy i lat. I bardzo proszę przekazywać nam wszystkim, mieszkańcom domu, kierownictwu domu, własne doświadczenia życiowe. Niech pani się nimi dzieli. A ja dużo zdrowia życzę i doczeka na moich lat. Dziękuję bardzo i życzę jeszcze raz wszelkiej pomyślności. Dużo zdrowia, dużo sił. Jeszcze raz życzę dużo zdrowia i doczeka na moich lat. Proszę przyjąć ode mnie. Życzę mojego zdrowia i moich lat. Abyście doczekali moich lat. Wszystkim proszę, wam życzę. Abyście doczekali moich lat. Proszę przyjąć ode mnie list okolicznościowy. Nie chorowali, tak jak ja. Nie chorowali. Nie. Lekarze nie znali. Nie. Wiązankę kwiatów i razem z panem sołtysem, panem radnym naszej gminy. Proszę przyjąć ten kosz. Słodkości. Serdecznie Bóg zabrał. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim razem i życzę dużo zdrowia i do czekania moich lat. Szczególnie pani życzę dużo wszystkiego. Wszyscy moje lata czekali. Wszyscy do czekania moje lata. Bardzo proszę. Damy do Pani Władziu, wszystkich mieszkańców to pani osiedla. Od koła gospodyń, od Rady Sołeckiej. Torcik taki słodki dla pani, żeby pani nam jeszcze były następne jubileusze, żebyśmy mogli się tu spotykać. Życzymy błogosławieństwa Bożego i tak jak ksiądz już powiedział, ten różaniec, pamiętam też, jak zawsze do pani przychodziłem, towarzyszył pani i niech ta pan, Matka Boska towarzyszy pani do końca. Dużo zdrowia życzę i do czekania moich lat. Tak, tak, pani mi zawsze życzyła, dziękuję. 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 Do czekania moich lat.